No siemanko, witajcie serdecznie moi drodzy. Słuchajcie, plan lekcji w szkole Kacpra pozwala nam na to, żeby jednak jeździć dalej do Energylandii. Także przyjechaliśmy dzisiaj, żeby nagrać dla was kolejny odcinek. Musimy zacząć od tego, żeby Kacprowi kupić czapkę, bo zgubił czapkę z Energusiem ostatnio na basenie. Także idziemy po czapeczkę. Tylko jest taka inna. No, ale będzie jej pasować. Podoba ci się ta czapka? Dobra, chodź, bierzemy. Chodź. Dzień dobry, jeszcze raz. Dobra, to Państwa poprosimy tą czapkę, bo ostatnio się zgubiła na basenie, także... No młody, specjalnie dla Ciebie. Specjalnie zabraliśmy. O, proszę bardzo. No, to będziemy ubierać. Dziękuję. Dobra, dziękuję serdecznie. Też to schowam. Chodź synu, idziemy. No czekaj, musimy ściągnąć. Do widzenia, wszystkiego dobrego. Chodź. Także kupiliśmy czapkę 89 zł, ale dobra, no przejdzie znowu na jakieś dwa sezony. Zaraz po wejściu do parku udajemy się, żeby zobaczyć, jaki jest czas oczekiwania na atrakcję, ale rozpoczął się rok szkolny, także myślę, że bez większego problemu dzisiaj zaliczymy dużo atrakcji. Idę właśnie zobaczyć, słuchajcie, jak to wygląda. No i tak jak myślałem. Praktycznie pusto. Słuchajcie, no standardowo zaraz po wejściu do parku udajemy się na Energusia. Energusiem jechaliśmy już ostatnio, ale niestety wyciął nam się zapisek z przejazdu, także teraz pokażemy wam, jak wygląda przejazd Energusiem. Idziemy, idziemy. Od razu się udało wejść, się udało. Chodź, zajmuj jakąś lożę. Gdzie masz jakieś miejsce, co? Dobra. Dzień dobry. O Jezu, chodź. To co? No, słuchajcie, no to jedziemy Energusiem. No, widzowie, niech każdy zostawi łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie teraz w komentarzu, czy chcecie jechać Energusiem. Będę czytać wasze komentarze. Pozdrawiamy serdecznie, ruszamy! No. Co będziemy robić? Zjeżdżać na Energusia. A śpiewamy coś? Jedzie pociąg z daleka. Dobra, a Pedro, Pedro, Pedro. No dobra, przepraszam. To tu zjeżdżamy? Dobra, jedziemy. Uwaga. Ale fajnie, widzowie. No fajnie, widzowie. Uwaga, uśmiechamy się do aparatu. Pięknie, słuchajcie. Pewnie pojedziemy dwa razy, bo jest mało ludzi. Wszyscy siedzą w szkołach, a Kacper miał szkołę do 11.50. No właśnie, widzowie, ja miałem szkołę do 11.50. I przyjechaliśmy tu właśnie na 14. Także pierwszym przejazdem Energusia rozpoczynamy naszą zabawę dzisiaj. No to co, jeszcze raz. Kacper? Co? Słyszałem, że koczujesz w Lasach Orlando. Jestem bardzo w Lasach Orlando. Dobra, już nie dokuczam dzisiaj. Słyszałem, że jesteś Bambik. Sam jesteś Bambik. Ty nie masz fałdolców. Ty nie masz fałdolców. Ty nie masz fałdolców. Dawaj. Kupuj. Ale fajnie, nie? Ale to jedzie. Daj mu dwa. No i co, dwa przejazdy za nami. No dwa przejazdy za nami i było fajnie, widzowie. Nie? Było super. Elegancko, dobra, to zalecimy dalej. Zalecimy dalej, widzowie. Przejazd Energusiem za nami. Tak naprawdę nie wiem, gdzie teraz pójdziemy, bo jest tak mało ludzi, że możemy sobie dzisiaj poszaleć. Także lecimy na razie przed siebie. Widzowie, dawno nie byliśmy na smokach, także pójdziemy na smoki. To będzie cholernie nudne, ale idziemy. Idziemy? No chodź. Dawno tu nie byliśmy. Czekaj. Nie ma kolejki tak samo.
Będzie fajnie. Dzień dobry. Kacper, idziemy tu spać chyba. Już się zapinamy, droga pani. Zapnij się, synu. Ja? No zapnij się, ty, a to ja? Dawaj tu. Tu cię zapnę. Dobra, jesteśmy, możemy jechać. Zobaczcie, tutaj jest na środku Energus i tu jest napisane Energus i właśnie mi się zgubiła tam ta ciopka na basenie, ale mam nową. Także padajcie na energilandiowe ciopki. Takie są dostępne. Aczkolwiek, słuchajcie, teraz jedziemy takim smokiem. Jest to bardzo wolna atrakcja. Młody cel rozpedałuje. No, bo próbuję coś pieszyć. Ja mam dość. Nie przyspieszysz tego, synu. No ale wiecie co, no taki mały spacerek, czy spacerek, że nazwałem to spacerkiem. Mały przejazd fajną atrakcją przed nami, także delektujcie się. Słuchajcie, no i pani z atrakcji zapytała, czy będą nowe TikToki. Oczywiście, że będą. Poznała nas, bardzo nas to cieszy. Tak wygląda zejście z Dragona. Kacper już na dole. Lecę do niego i polecimy na frydę. Czekaj, synu. Teraz. Pierwszy? Elegancko. Dobra, czekaj. Poczekaj, nie zamykaj nic na razie, bo ja muszę rzeczy odstawić. No w sumie tak, szkoda by nam było czapek. Już do państwa idę. Wszystko odstawiłem. Okej. Jesteśmy widzowie w pierwszym wagoniku. Pierwszy wygrywa, a ostatni przegrywa. Ty, tak? No tak. No okej, dobra. Podobno ma jechać dwa razy. O, już uruchomiło, że będzie się uruchamiało w ogóle dwa razy. Dobra, jedziemy sobie. Do. Okay. Jedź na razie. Uwaga do zdjęcia, uwaga, 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 teraz! Dobra. No co, jeszcze raz? No widzowie, jedziemy. Uwaga, do zdjęcia się uśmiechamy. Dawaj. Zawiesz sobie czapkę. Dobra. Do widzenia, dzięki. Słuchajcie, mamy współpracę z parkiem, także park się nie obrazi. To są nasze ciuki. Frida za nami. W tej strefie pasowałoby jeszcze odwiedzić, bo wchodzimy na Aqualantis albo Abyssusa, albo rollercoaster ekipy. Także zobaczymy. Zobaczymy, co będziemy teraz odwiedzać. Kacper, co wybieramy? Abyssusa czy ekipę? Abyssusa. Dobra, Kacper zadecydował, że idziemy na Abyssusa, także korzystając z Fastpassa lecimy na Abyssusa.
Musimy zostawić rzeczy w szafce, także używamy opaski. Przydzielamy sobie szafkę. Tu. O. Rzeczy odstawione do szafki. Idziemy. Chodź. Nie ma za dużej kolejki, ale fast passem zawsze będziemy 3 kroki do przodu. Chodź. Odliczamy? Jak się zatrzyma od 3, uwaga. Stoi. 3, 2, 1, lecimy. Uruchomiło się. Ja pierdzielę, Kacper. Znowu mnie gdzieś wziąłeś. No co? Podoba mi się. Lecimy? Możemy iść na coś lżejszego? No to fajnie, a tobie? No elegancko. To tylko mówię, że... Dobrze było. Odepnij teraz pas. Proszę, odepnij teraz pas. Please now fasten your seatbelt. Dzięki. Odbieramy rzeczy. I musimy kliknąć zwalniam szafkę. Tak. Jak jest szafka jednostronna, jak jest dwustronna, to nie trzeba. Trzymaj. Słuchajcie, jest tak mało ludzi, że nagrywamy dzisiaj w ekspresowym tempie, a Bysusa mamy za sobą, lecimy zaraz na ekipę, a potem na ziemniaka. Idziemy, Kacper? Na Equipa Light Explorers. Na pewno to była ta maszka? Synu, jak się kiedyś postarasz, to może my tu będziemy wisieć zamiast ekipy. A czemu nie? Miejsce jest. W ogóle zaczęło ruszać, widzowie. Jedziemy pierwszym, nie pierwszym, jedziemy środkowym wagonikiem na rollercoasterze ekipy. Wyciągnęło nas teraz do góry. Będzie grubo. No trochę będziemy jechać. Ja pierdzielę. Jasne gwizd. Kacper. Cofamy? Wsteczny? Jeździmy za dużo. Na zapas. Dość.
Słuchajcie, nie ma kolejek w parku i generalnie już mi się w głowie pierdzieli z tego wszystkiego. Muszę jakąś przerwę co zrobić. Za dużo. Jesteśmy tutaj raptem godzinę 40 i zaliczyliśmy chyba z 7 atrakcji. Muszę odpocząć. W komentarzach wielu ludzi nas pyta, jak to jest ze strefą basenową, bo informacja jest na stronie Energylandii podana, że do końca tygodnia są baseny czynne. Nic bardziej mylnego, tak, zamykają trochę stref basenowych, ale jedna, ta pierwsza strefa na waterparku będzie otwarta, także jeszcze można korzystać, a do kiedy, to nie wiem. Siema maskoteczki, elo elo 320. Cześć Bartuś. Cześć. Ten, ja jeszcze. Myśleliśmy, że was nie będzie, chcieliśmy zjeść coś. Niespodzianka, cześć. Przyjdzie zaraz, jedno spokojnie. Czyli macie tutaj wyjście o 16. Okej. Tam. Zaraz tam pójdziemy. Co za niespodzianka. Siemano. Cześć. No, widzisz, masz ekipę maskotkową. Totalnie niespodziewanie. Słuchajcie, totalnie niespodziewanie spotkaliśmy maskotki. Także teraz lecimy na obiecaną formułkę. Jest czas oczekiwania 0 minut, także poczekamy pewnie 5-6 minutek i będziemy mogli się przejechać. Kiedyś pojedziesz. I jak było, synu? Jak? Fajnie! Formułka za nami, także lecimy teraz coś spapusiać. Kacper cały czas przygaduje o zakręconym ziemniaku, także wejdziemy w miejsce, gdzie można tego ziemniaka kupić, a potem zastanowimy się, co dalej. Będziemy teraz pałaszować takie pyszne, zakręcone ziemniaki. No, ja mam czerwony. Słuchajcie, są po 14 zł, ale od czasu do czasu można. Przepiękny ziemniaczek. Zobaczcie, widzowie, mam tutaj cebulkę ziemniaka zakręconego. O, pyszny. Ten ziemniak jest dowalony. Naprawdę. Odpowiadając na wszystkie pytania, tak, we wrześniu warto przyjechać do Energylandii, bo jest dużo mniej ludzi niż przez wakacje. Na sam koniec lecimy jeszcze na RMFF. Jezu, RMF. Na sam koniec lecimy jeszcze na Dragona. Słuchajcie, no to Dragonik na sam koniec. No i do domku wracamy. Już prawie jest po 17, także patrzymy do 18 we wrześniu. Obowiązkowo wracamy. Kacper! Siała baba mak. Nie, damy radę? Nie. O kurwa. O kurde. Ja pierdzielę. Kajo poszedł. Fajnie, że poszliśmy na koniec. Naprawdę familijnie, słuchajcie. Ale już dość jeżdżenia na dzisiaj. Dobra, kończymy to. Widzowie, mam nadzieję, że wam się podoba. Pa widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam wam, pa!